Panie dyrektorze, widzimy za pana plecami ulę. Wiemy, że zajmujecie się tutaj państwo hodowlą pszczół. Jak to się zaczęło? No, zaczęło się to 4 lata temu z inicjatywy naszego tutaj głównego specjalisty do spraw rozwoju obszarów wiejskich, pana Piotra Michalika, który pojawił się w naszej firmie z doktoratem z pszczelarstwa. Postanowiliśmy tutaj założyć pasiekę. Ta myśl chodziła nam już po głowie dość dawno, ale akurat 4 lata temu takie korzystne warunki się stworzyły. Wystąpiliśmy tutaj o finansowanie tego przedsięwzięcia do Orlen Eco. Nawiązaliśmy współpracę z sąsiadami naszymi. No, bardzo dobrze, że sąsiedzi zainteresowali się tym tematem, a nam pomogło to w rozwoju i naszej wiedzy tutaj, naszych doradców, bo mając pasiekę możemy patrzeć na pewne rzeczy z punktu widzenia praktycznego. Muszę powiedzieć, że każdy rok jest rokiem innym i pszczoły też w każdym roku inaczej się zachowują, więc te doświadczenia książkowe nie zawsze są adekwatne do danego stanu w danym roku. Dlatego też posiadanie własnej pasieki i możliwość badania na żywym organizmie jest dużo cenniejsza, szczególnie dla doradców, którzy te informacje potem przekazują dalej zarówno rolnikom, jak i pszczelarzom, jak i uczniom szkół rolniczych. Dlaczego powstawanie pasiek jest tak ważne? No przede wszystkim to zapylanie wszystkich naszych roślin, które potrzebują tego zapylacza. Pszczoły są jednym z głównych zapylaczy i no bez nich produkcja żywności nie byłaby możliwa na tak dużą skalę. Dlatego one są tak cenne w naszym środowisku. Tam, gdzie zapylaczy nie ma, gdzie chemia posunęła się do już skrajnych granic, tam w tej chwili no, są problemy. Szuka się różnych sztucznych metod zapylania, bądź prowadzi się jakieś metody genetyczne, żeby produkować rośliny samopylne. Natomiast no, najlepsze jest to, co stworzyła natura i dobrze jest podtrzymywać to. Ile uli jest obecnie pod państwa opieką? 24 ule w tej chwili w 3 miejscach. To, co jest tu za nami, to jest ta baza, ale tutaj również nad Jarem Rosicy, dzięki uprzejmości właśnie Orlenu, umieściliśmy w 2 miejscach jeszcze te pszczoły i no, tam są takie bardzo siedliska zbliżone do naturalnych. Dlatego ten rozwój tych pszczół też jest no, w takich naturalnych warunkach, co też daje nam możliwość ciekawych obserwacji. A jakie dalsze plany są związane z tą dziedziną? No, w tym roku przywieźliśmy tutaj 9 matek rasy kampinoskiej. Chcemy tą rasę tutaj, no nie powiem, że reaktywować, ale na pewno rozpowszechniać, bo jest ona już prawie była w zaniku. I tutaj uczestniczymy w takim programie, który dba o rozwój tej rasy. A jak wiemy, wszystkie te rasy prymitywne, one są potrzebne potem do prac badawczych, do prac genetycznych z pszczołami, dlatego są tak cenne jest ich podtrzymywanie. Więc tutaj na pewno będziemy chcieli, zobaczymy jak nam się zasiedlą te matki i jak będą się tu rozwijać w tym terenie, ale mamy nadzieję, że będzie to się dobrze rozwijać. Poza tym staramy się co roku organizować duże konferencje na jesieni, które podsumowują jak gdyby roczny dorobek naszej pracy pszczelarskiej. Zapraszamy okolicznych tutaj hodowców pszczół, pszczelarzy i pasjonatów wszelkich. 2 lata temu robiliśmy taką dużą konferencję razem z Orlenem. Wcześniej robiliśmy takie szkolenia, konferencje na własną rękę. Mam nadzieję, że no teraz trochę pandemia nam to pokrzyżowała, te plany, ale mam nadzieję, że wrócimy do tych konferencji i że będziemy się dzielić zarówno własną wiedzą i doświadczeniem, jak i zapraszamy tutaj no, największe sławy, jeśli chodzi o pszczelarstwo w naszym kraju, lekarzy weterynarii, profesorów instytutów, uczelni, którzy też wszelkie nowości naszym tutaj okolicznym
pszczelarzom przedstawiają, co jest dla nich cenną wiedzą. Takie konferencje, mimo że mają określony czas, one jeszcze się przedłużają, trwają długie godziny po zakończeniu. Pszczelarze naprawdę nie chcą się rozejść. Jeżeli jakiś temat już chwycą, to jest to bardzo długo kontynuowane. Jakiego rodzaju pszczoły hodujecie tutaj? W tej chwili mamy pszczoły linii Krainka oraz pszczoły nasze rodzimą rasę pszczół środkowoeuropejskiej linii Campinoska. Czym charakteryzują się te pszczoły? No, Krainka to oczywiście taka typowa pszczoła, najczęściej występująca tutaj w Polsce, więc tutaj. Natomiast linia Campinoska jest to nasza rasa pszczół rodzimych, te, które kiedyś występowały na terenie Polski. I od zeszłego roku uczestniczymy w takim programie ochrony zasobów genetycznych naszych pszczół rodzimych, akurat właśnie linii Campinoska, bo to jest tutaj Mazowsze. Podpisaliśmy umowę tutaj z Instytutem Zootechniki w Balicach, z pasieką wiodącą w Krajowych Izb Rolniczych w Parzniewie. No i chcemy raz uczestniczyć w programie właśnie z zachowania tych zasobów genetycznych, a dwa, chcielibyśmy rozpropagować tę pszczołę wśród pszczelarzy, którzy są tutaj w naszym regionie. A czym różni się pszczoła campinoska od tej hodowanej tak powszechnie w Polsce? No, ma dużo zalet i wad. Do zalet to jest to, że przede wszystkim jest bardziej odporna na choroby, że potrafi się wyżywić na słabych stanowiskach, czyli jeżeli jest bardzo mało pokarmu, ona i tak tego pokarmu będzie szukać i będzie przynosić do ula. Natomiast no, do minusów należy to, że broni swojego gniazda bardziej energicznie niż inne pszczoły, co jak przypuszczam, tak jak przynajmniej czytałem w części literatury, to, że ona jest bardziej taka bojowa, to ona też potrafi się oczyszczać z naszego największego pasożyta, jakiego w tej chwili mamy w naszych pasiekach, czyli z Varroa destructor. Nie, to jest pajęczak, po polsku też jest znany jako dręcz pszczeli. On się przyczepia do pszczoły, przyczepia się do larwy i wysysa ją, także to jest... To tak jakby u nas było zwierzę wielkości spotka od filiżanki, przyczepione do pleców i nas wysysało. No to mniej więcej taki jest rozmiar, jeżeli chodzi o pszczołę. Także ona ma swoje wady, ale ma też zalety, które no myślę, że należy wykorzystać. Tak? I chciałbym w przyszłości, żeby zebrać tu grupę pszczelarzy, która by też tą rasę hodowała. Pewną zachętą jest to, że wtedy taki pszczelarz dostaje pewną kwotę pieniężną właśnie za to, że te matki utrzymuje, za ten dyskomfort tej jej energiczności. Bo rozumiem, że to fizycznie pszczelarze bardziej odczuwają tę zadziorność pszczół? No oczywiście, wie pani, teraz są takie linie pszczół, gdzie pszczelarz może pójść do pszczół bez stroju. Natomiast przy linii campinoskiej trzeba założyć strój i trzeba ją dymić, żeby ona tak nie broniła tego gniazda energicznie. Także tak, no szczególnie tak jak dzisiaj, gdzie mamy w cieniu ponad 30 stopni, proszę sobie wyobrazić teraz zakładanie skafandra na siebie, który no, siłą rzeczy jest mało przewiewny, i praca fizyczna, bo to jest głównie praca fizyczna w polu, na słońcu, no to jest to pewien dyskomfort, tak? Także no poza tym ona, ponieważ ona wyszukuje też i mniejsze pożytki, ona nie jest tak miododajna jak współczesne rasy czy współczesne krzyżówki, jak na przykład bakwas. Tak? Bakwas jest taką typową krzyżówką do olbrzymich obszarów, rzepaku, gryki, gdzie ona jedzie, to jest nalot, zbiera olbrzymie ilości miodu. Natomiast jeżeli na przykład jest mało tego miodu, mało nektaru, no to ona już nie jest taka chętna do pracy, raczej trzeba ją dożywiać, tak? A tu campinoska sobie właśnie radzi na tych słabszych regionach, no ale daje też im jej trochę miodu, tak? Także przy współczesnym pszczelarstwie zawodowym, jeżeli ktoś się utrzymuje, ma 2000 rodzin pszczelich, 1000 rodzin pszczelich,
no to wiadomo, że on tej Kampinoskiej raczej nie będzie chciał. No więc myślę, że tu jest rola ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, gdzie żebyśmy te nasze linie nie zgubili, tylko zachowali te geny. Wspomniał Pan o bardzo wysokich temperaturach, jakie obecnie panują. Czy pszczoły chcą w ogóle pracować w takich temperaturach? Pszczoły to by chętnie pracowały nawet w tak wysokich temperaturach. Oczywiście na każdym pasieczysku powinna być woda, tak żeby te pszczoły mogły tą wodę pić. To nawet w takich upałach to jest litr wody dziennie, 1,5 litra wody dziennie zostaje wypijane przez pszczoły. Natomiast problem z tym, że większość naszych roślin miododajnych nie chce nektarować w temperaturze powyżej tam 25-27 stopni. I tu jest problem, tak, że pszczoły by chciały wyjść, one się denerwują, bo pszczoła żyje około 30 dni w ciągu sezonu i ona się zapracowuje na śmierć. Ona chce pracować, natomiast no, nie ma gdzie pracować, tak? I tu jest problem. Także nie, takie upały nie są dobre. Gdyby te jeszcze upały były przeplatane deszczem, no to te rośliny by nektarowały, to byłoby trochę inaczej. Natomiast przy takich temperaturach po prostu nie nektarują, albo nektar się momentalnie wysusza, no i wtedy już pszczoły nie mogą go zebrać. Jak zaczęła się współpraca PKN Orlen z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego? Ta współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Płocku rozpoczęła się w roku 2017. Tak się złożyło, to jest nasz sąsiad, zaledwie 500 metrów od naszego zakładu produkcyjnego. Jest biuro, gdzie mieści się siedziba, mówiąc w skrócie, MODR. Ja myślę, że takim impulsem do tej współpracy była inwentaryzacja przyrodnicza. Inwentaryzacja przyrodnicza, czyli spis przyrody, którą zrealizował PKN Orlen na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz wokół terenów zakładu, wokół tego muru, który otacza, prawda, który jest ogrodzony. Ja myślę, że wtedy był ten impuls, ponieważ niezależni eksperci, którzy przyjeżdżali do Płocka i badali teren wokół zakładu, wokół rafinerii, stwierdzili, że tutaj przyroda wyrządziła sobie fantastyczną enklawę do tego, żeby funkcjonować. Człowiek nie wchodzi jej w ich teren i ta przyroda sama siebie po prostu rozwijała, stworzyła swoją taką szczęśliwą enklawę, gdzie naprawdę ci przyrodnicy zlokalizowali wiele fantastycznych, różnych gatunków przyrodniczych, zarówno ryb, płazów, gadów i tak dalej. Ja myślę, że też następnym impulsem było to, że Orlen naprawdę jest mocno, mocno zaangażowany w ochronę środowiska. Chociażby za sprawą tego, że sokoły wędrowne wybrały nasz zakład jako jeden z nielicznych do tego, żeby sobie tutaj zamieszkać od wielu, wielu lat, ponad 20 lat, o ile dobrze pamiętam. Zadomowiły się na terenie komina, elektrociepłowni i tam samica znosi jaja, lęgną się młode, wychowuje te młode, więc przyroda wprowadziła się na teren zakładu produkcyjnego i otoczyła zakład produkcyjny. No, najbardziej od kierunków wschodnio-południowego, tam gdzie jest jar rzeki Brzeźnice. To są tereny chronione, tam jeździ Orlen Ochrona, kontroluje, patroluje, więc tam im nikt tej przyrodzie nie przeszkadzał. Więc to był kolejny impuls. I ja myślę, że właśnie to sąsiedztwo, gdy eksperci MODR zapytali nas, ponieważ mają taki pomysł na to, żeby edukować ludzi z Płocka i okolic na temat bioróżnorodności, na temat pszczół, zapytano nas, czy chcielibyśmy się w ten projekt włączyć. Uznaliśmy, że no dlaczego nie, skoro przyroda nas lubi i chce być wokół zakładu rafineryjno-petrochemicznego, to ten projekt jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący i postanowiliśmy tą współpracę nawiązać. Współpraca jest bardzo interesująca, ciekawa. Ja myślę, że największe zaangażowanie pracowników właśnie MODR-u, pana Piotra, pana dyrektora, jest na tyle ważne i istotne, że my stopniowo możemy ten projekt zwiększać. Zwiększać dlaczego? Na początku było 10 uli, później 16, teraz jest jeszcze więcej, ponad 20 uli. Pierwszy gatunek pszczoły, rasa krainka. Teraz, w tym roku, poszerzyła się ta paleta pszczół. Mamy gatunek pszczoły zagrożonej wyginięciem w naszym kraju, a więc ochrona tego gatunku, mówię o pszczole kampinoskiej. Więc ja myślę, że to również jest bardzo istotne, że ta współpraca jest no, taka z pożytkiem nie tylko dla jednej i drugiej strony, ale dla środowiska, ale również jest to z pożytkiem dla
młodzieży. Dlaczego podkreśla młodzieży? Dlatego, że będąc na konferencji, na spotkaniu z pszczelarzami zawodowymi, którzy przyjechali do Płocka w tamtym roku na takie spotkanie, żeby omówić sytuację pszczelarzy w Polsce, oni się zjechali z całej Polski do Płocka. Miałem przyjemność uczestniczyć w tej konferencji i mówić, tłumaczyć im, jak my współpracujemy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i co robimy, co realizujemy tylko i wyłącznie w zakresie pszczół. Więc ci pszczelarzy byli zaskoczeni. Ja po konferencji odebrałem wiele pozytywnych zdań i opinii. Oni nawet obiecali, że być może któregoś pięknego dnia jeszcze zrobią takie spotkanie w naszym Płocku, zwiedzą nie tylko rafinerię, ale sobie przy okazji zobaczą, jakie mamy te pasieki. Więc ja wtedy tłumaczyłem, jak to wygląda, jak funkcjonuje ta współpraca i jak ta przyroda wygląda. Ja myślę, że dużo ciekawych informacji na pewno znajdziecie Państwo w takim przewodniku, który został wydany na temat tej inwentaryzacji przyrodniczej. Ja powiedziałem o młodzieży. Właśnie w 2019 roku zrealizowaliśmy taki projekt dotyczący edukacji młodzieży z szkół o profilu biologiczno-chemicznym. Chcieliśmy im wytłumaczyć, pokazać, co to znaczy bioróżnorodność, na czym ta bioróżnorodność polega i podkreślić rolę pszczół w tej bioróżnorodności, w ochronie bioróżnorodności. Mieliśmy specjalistów z Polski, którzy tłumaczyli bardzo ciekawie. Dla mnie i też dla ekspertów, którzy byli, największą zaletą było to, że młodzież naprawdę słuchała, zadawała pytania i co ważne, nie siedziała sobie w komórkach w trakcie tej prezentacji i przeszukiwała, co tam się dzieje, ale słuchała. Więc młodzież jest tym zainteresowana. Jeśli jest w ciekawy sposób przedstawiony temat, to ja myślę, że naprawdę młodzież możemy zainteresować. I ci pszczelarze zawodowi, o których powiedziałem, którzy byli w Płocku z całej Polski, powiedzieli, że młodzi niechętnie wchodzą w te projekty, bo uważają, że prowadzenie pasieki i tak dalej, to jest to projekt dla osób starszych na emeryturze. Ale musimy mieć to na uwadze, że ci młodzi ludzie teraz, pomału jak będą zdobywać wiedzę, będą mieć świadomość tego, jak ważne są pszczoły, a być może z upływem czasu wejdą w takie właśnie projekty zakładania pasiek. Ten projekt współpracy pomiędzy Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego a PKN Orlen jest ważny z kilku powodów. Ja bym powiedział o takich trzech, czterech. Po pierwsze, angażujemy się w odbudowę populacji pszczoły miodnej w Płocku. Drugi bardzo ważny cel, edukujemy młodzież, edukujemy mieszkańców Płocka. Pan Piotr, który się opiekuje jedną i drugą pasieką, również wykłada w szkołach, więc on jako wykładowca przedstawia tą informację, między innymi przedstawia cel trzeci, jakim jest badanie dotyczące jakby lokalizacji pasiek na terenach podmiejskich, na terenach przemysłowych. No i czwarty bardzo ważny cel to też integracja osób, które w ogóle zajmują się pszczelarstwem. Pan Piotr jeździ na spotkania z pszczelarzami, tłumaczy im, jakie gatunki pszczół są ważne. Teraz myślę, że będzie mógł dużo powiedzieć na temat tej pszczoły kampinoskiej, która tak na marginesie mówiąc jest pszczołą taką bardziej ostrą, bardziej agresywną dla otoczenia. Tak? Ona jest taka pracowita i tak dalej. Ja już trochę tej wiedzy zdobyłem siedząc w tym projekcie i myślę, że pszczelarze pomału zaczną się przekonywać do tego, że nie muszą wchodzić, jakby opiekować się i zakładać te pasieki z tymi pszczołami takimi spokojnymi, ułożonymi i tak dalej, bo się okazuje, że te pszczółki są gdzieś tam sprowadzane z zagranicy i one są mało pracowite, a ta nasza polska kampinoska pszczoła jest pracowitą pszczołą, pilnuje swojego ula i bardzo wartościową przede wszystkim genetycznie, a więc mamy fantastyczny projekt odbudowy pszczoły miodnej w naszym kraju. Super rzecz.